Proszę Państwa, lada moment rozpocznie się dzisiejsze spotkanie. Tak bardzo wyczekiwane przez kibiców. Nie ma to jak w końcu rozsiąść się przed telewizorem lub zająć miejsce na trybunach i na 90 minut zapomnieć o Bożym świecie. Która z drużyn dziś będzie świętować po meczu? Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Lech Poznań zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Centra mierzona pod bramkę. No i proszę, rzut karny. Tak to musiało się skończyć. To może nam otworzyć wynik. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Na tej powtórce widać wyraźnie, że przy tej obronie możemy mówić o pechu. Odczytane intencje i ruch w dobrą stronę do piłki, ale ta niestety przeszła pod ciało. Wdowiak. Milić. I teraz centra w szesnastkę. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. I teraz bramkarz na dużym luzie. Nie powinni grać aż tak pasywnie. Rywal na nich usiądzie. Nierozważne zagranie. Strata. Zagłębie zdobywa przestrzeń na skrzydle. Czy strzeli? Znakomite wyczucie zamiarów strzelca. Piłka zmienia tor. Dobrze, piłka nadal na boisku. Udana teraz interwencja w defensywie. Skuteczny blok i zagrożenie oddalone. Radosław Murawski. Mikael Isak. Ładnie teraz górą. I gol! Lech Poznań podwaja tą bramką swoją przewagę. I mamy powtórkę. Ależ to zacentrował. A i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Na razie 2-0. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę.
zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Gramy dalej, gestykuluje sędzia. Faul odnotowany, ale przyznaje korzyść na rzecz Zagłębia. Milić. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Czerwiński. Mądre przeniesienie gry na drugą flankę. Nie, niepotrzebne to było. Utrata panowania i piłka poza boiskiem. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Karlström. Prostopadłe zagranie piłki. To musi wejść! Co za interwencja! Odbita piłka, nie ma bramki! Postanowił strzelać. Uwaga, nie łapie, nadal groźnie. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Piłka wybita spod nóg rywala. Próbuje strzału. No, niepewna interwencja. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Zmiana w drużynie Zagłębia Lubin. Uwaga, uderza z dystansu. Co za gol, ależ przymierzył. Ależ uderzył, pokonuje bramkarza z dystansu. Mamy teraz okazję dokładnie przeanalizować, jak sprytnie to zostało wymyślone. Zamiast bezpośredniego uderzenia z rzutu wolnego, którego chyba wszyscy się spodziewali, mieliśmy wyłożenie, dzięki czemu pojawiła się luka, w którą można było posłać piłkę. Właśnie dlatego się trenuje. Bohar. Damian Dąbrowski. Dąbrowski. Bartosz Kopacz. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Damian Dąbrowski. Bohar. I to tyle z tej akcji. Piłkarze Kolejorza mogą teraz pociągnąć skrzydłem. Zagrywa w pole karne. Ale śliczna bramka! Uderzył od razu, ale on ma wyczucie czasu i przestrzeni. Mamy powtórkę tej bramki. Wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Doskonale zaadresował je do kolegi. Bramkarz mógł się tutaj zachować lepiej. Piłka wpadła przy krótkim słupku. I po tej bramce jest 4-0. No i będą teraz jeszcze 2 minuty do liczonego czasu. Makowski. Sędzia tym samym kończy mecz. Lech Poznań może dopisać sobie 3 punkty. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie. To były naprawdę dobre zawody. Widać, że odgrywa ważną rolę w drużynie. Świetnie mu się dzisiaj ten mecz ułożył. Zdobył ważnego gola, pomagając drużynie wygrać. Oczywiście zapytany zapewni, że najważniejszy był dla niego wynik zespołu, ale nie ukrywajmy.
Ta bramka na pewno sprawiła mu sporą satysfakcję. Ma wszelkie prawo się cieszyć.